Wrócisz do modelingu, czy bardziej teraz skupiasz się na dziewczynkach? Na dzień dzisiejszy nie czuję się jeszcze w 100% dobrze ze swoim ciałem, aczkolwiek pogodziłam się z tym, że już nigdy nie będę miała takiego ciała, jak miałam dotychczas. Natomiast no, zaczęłam ćwiczyć, coś tam robić ze sobą, po prostu uprawiam jakiś sport, żeby chociażby nawet lepiej się czuć. A czy wrócę do modelingu? Myślę, że tak. Ciężko jest właśnie wrócić do tej figury sprzed ciąży? Jest ciężko. No jest ciężko. Nie jest to dla mnie główny cel dnia, ale też staram się właśnie trochę uważać na to, co jem, właśnie ćwiczyć, żeby po prostu nie zapuścić się, bo jednak chciałabym, żeby moje córeczki były dumne ze swojej mamy, a nie, że wyglądam źle po prostu. Masz jakieś rady dla matek, jak właśnie sobie radzić z tym? Tak, ja uważam, że szczęśliwa to mama, to szczęśliwe dzieci. Gdyby nie mój partner, gdyby nie rodzice, pomoc rodziców, to może i bym była nieszczęśliwa, ale dzięki nim mam czas dla siebie, mam czas na to, żeby iść do kosmetyczki, mam czas na to, żeby zrobić włosy, nawet mam czas właśnie, żeby wyjść pobiegać i dzięki temu jestem szczęśliwa i myślę, że właśnie najważniejsze, jeżeli chodzi o mamy, to powinny robić to, co nie tylko być mamą, ale też spełniać swoje marzenia, wrócić do swoich zajęć sprzed ciąży i żeby po prostu poświęcać czas samej sobie. To jest najważniejsze. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.